Mamy kolejny wywiad, tym razem z ekipą ze Szczecina. Jesteśmy już po pierwszym wodzie, więc chłopaki też się podzielą. Mamy tutaj od razu reklamy, lokowanie produktu, więc chłopaki uważajcie. Dobra, przedstawcie się po kolei. Sebastian Rosiak, cześć, witam. Przemysław Wojdalski. Zasada Tomasz, Szczecin. Tak, po naszych zewnętrznych mamy zawodników, w środku mamy pana trenera, który chłopaków trenuje już dłuższego czasu. Do niego też przejdziemy z osobną historią. Dobra, chłopaki, po pierwszym wodzie jesteście. Jak wrażenia? Świetnie, bardzo fajna impreza. Były zapowiedzi, że ma być zimno, nieprzyjemnie i tym podobne, a jest fenomenalnie, naprawdę. Dobra atmosfera, jest ciepło, także... No tak, generalnie za ciepło nie jest, ale jest atmosfera gorąca. Wszystko kwestia tego, jakie ma się samopoczucie. My mamy bardzo dobre, także nam jest ciepło. Młody ciele, młody duch. A jak u ciebie wrażenia? Bardzo fajny pierwszy wód. No, można powiedzieć, że dopiero się rozgrzaliśmy. Drugi wód to dopiero będzie, damy tak naprawdę czadu. No dobra, panie trenerze, jak to jest u pana z wrażeniami, bo już kilka razy sędzia główny prosił o opuszczenie miejsca pracy chłopakom. No ze mną to już chyba taka tradycja. Zawsze to się tak, zazwyczaj to się tak odbywa właśnie, że gdzieś te emocje, gdzieś to wszystko naprawdę bierze górę tutaj nad zachowaniem, tutaj mówię, nerwów i zdrowego rozsądku. Także no mówię, na tą chwilę jestem zadowolony, mam nadzieję, że w drugim wodziku chłopaki naprawdę wypadą nieźle. Okej, trzymamy za słowo. Dobra, chłopaki, powiedzcie mi... Zaraz będzie drugi wod z bieganiem, z jumpboxami, z toastbarami. Zobaczymy, jak wam pójdzie, to jeszcze tyle dogramy na spokojnie. Natomiast powiedzcie mi, jakie macie plany na przyszłość, jeśli chodzi o zawody, o startowanie związane z crossem, tudzież może jakieś inne wyjazdy. No ja generalnie nastawiam się na przyszły rok, bo teraz już w grudniu raczej nie będę miał czasu na to, jeżeli nawet coś będzie zorganizowane. Ale od przyszłego roku Szczecin idzie bardzo mocno. Także uważajcie wszyscy, bo jesteśmy bankowo na większości imprez. Dobra, a jak u ciebie z zawodami? No będziemy się teraz starali jeździć jak na największą ilość zawodów. No miejmy nadzieję, że w końcu będzie tak, że będzie po prostu w czołówce Polski. No to trzymamy za słowo. Dobra, to my zostaniemy, jeszcze was puszczamy, żebyście mogli popatrzeć, że konkurencja daje radę. Bo już tam widziałem, jak podpatrujesz jedną ekipę bardzo mocno. Na twój bieg. Dziękuję bardzo. Ten pan nie ma 40 lat. Zapamiętam to. Puszka Pandory otwarta. Dobra. Natomiast zostaniemy tutaj jeszcze z trenerem, z Werem Szemasem. Powiedz mi, jak tam przygotowania chłopaków na przyszłoroczne zawody? Na przyszły sezon, tak? Tak jest. No myślę, że teraz mamy naprawdę niezły start. Mamy przejściowe problemy troszeczkę z boksem. Zmieniamy miejsce, dogrywamy te wszystkie szczegóły, także mam obawy, że nie skończy się to niestety. Nie będziemy w stanie tego zamknąć w jednym miesiącu. Dlatego troszeczkę mamy to rozbite. Z naszym filarem zawodniczym trenujemy teraz po różnych klubach w Szczecinie. Chociaż nie będę ukrywał, że Szczecin nam wcale tego nie ułatwia. Także no jestem cały czas dobrej myśli, że im szybciej znajdziemy miejsce, tym mocniej będziemy mogli depnąć i bardziej przykręcić śrubę. No dobra, to teraz jeszcze generalnie wyciągnę jedną historię osobistą, ponieważ przez dłuższy czas nie występowałeś na trójmiejskich zawodach Tri City Cross Games, pojawiłeś się z stabilizatorem o kulach. No i już można chyba zdradzić, że będzie dobrze, co? No tak, właśnie 3 dni temu odebrałem... Właśnie do kamery, niech te ludzie widzą, to twarzy się piętą. 3 dni temu odebrałem właśnie telefon od mojego klienta personalnego, który stał się jednocześnie moim sponsorem, sfinansuje mi w dużej mierze operację kolana. Jest to poważny zabieg, wymiana całej łąkotki, wszczepy chrzęstne, łatanie dziur chrząstki. Około półtora roku do 2 lat i co? I myślę, że jeszcze przywiozę dla siebie jakiś medal dla cross treningu i będziemy mieli okazję wszyscy razem postartować. Na tą chwilę będę planował operację na przełom stycznia, lutego, tak żeby tutaj pozamykać tematy właśnie z chłopakami, z moimi klientami personalnymi i z ich przygotowaniami do zawodów. Później będę chwilę wyłączony, ale wrócę jeszcze lepszy, obiecuję. Czyli reasumując, po prostu nie można się poddawać, coś może się wydarzyć i jeden dzień wystarczy na naprawę całości. To jest właśnie, to jest to, o czym mówisz. Ta historia, ten poranny telefon najlepiej właśnie to przedstawia. Tak naprawdę życie w tym momencie odpłaciło mi za to, że mimo tych wszystkich przeciwności losu cały czas byłem zacięty w sobie, jechałem do przodu i naprawdę w końcu to zostało wynagrodzone w taki sposób, który no, lepszego prezentu nie mogłem dostać, naprawdę. Przedczesny świąteczny prezent. Dobra, my z Przemkiem będziemy się jeszcze widzieli na pewno na naszych zawodach trójmiejskich, Tri City Cross Games. Dokładnie. Tak więc już kończymy, do zobaczenia na następnym.
razem. Dziękuję.